Cześć, witam Was serdecznie, a w dzisiejszym materiale poruszę tematykę recenzji produktu. Była już kiedyś dawno temu recenzja firmy, dzisiaj natomiast właśnie skupię się na recenzji produktu. Oczywiście zanim przejdziemy do tematu, zachęcam, zapraszam do dawania subików. To gdzieś jest pewnego rodzaju swoisty abonament, prawda? Czyli gdzieś coś, z czego Wy możecie skorzystać, ale również i ja gdzieś tam czerpię radość, kiedy tych subików, kiedy tych cyferek takich nieco przybywa. Jak Wam się będzie materiał podobał, zachęcam do dania łapki w górę. Jak Wam się nie będzie podobał, zawsze w dół można dać. Natomiast oczywiście wolę te łapki w górę i komentarze. Ja wiem, ciężko napisać komentarz, bo mało komu się chce, ale komentarz to jest właśnie to, co daje motor do dalszego działania. Dobra, jedziemy dalej z recenzją produktu. Otóż, moi drodzy, jeżeli chcemy zrobić recenzję produktu, to ona podobnie jak recenzja firmy ma taką lejkowatą konstrukcję, tak? Czyli od szczegółu jedziemy do, znaczy od ogółu jedziemy do bardzo wąskiego, do wąskiej tematyki, do szczegółu. Czyli tak naprawdę na przykładzie, który tutaj będę omawiał, na przykładzie recenzji, którą napisałem jako modelową, będę właśnie mówił najpierw ogólnie o potrzebie, piszę o tablecie, będę recenzował tablet. Oczywiście nazwę sobie wymyśliłem, tam pewne parametry też, ale nie do końca wymyśliłem, więc w pierwszym akapicie będę poruszał istotę, potrzebę mienia tableta. W drugim akapicie będę opisywał jego cechy zewnętrzne, czemu on jest taki fajny, miły dla oka, bo to jest to, co pierwsze widzimy, jeżeli jesteśmy w sklepie. W trzecim akapicie będę opisywał po części jego parametry, w czwartym akapicie rekomendacje, dlaczego to jest takie potrzebne, dlaczego to jest takie ważne, przydatne i w ogóle. A więc tę taką dedukcyjną jak gdyby kompozycję, bo mamy od ogółu, zawężamy coraz bardziej do tego, dlaczego akurat nam ten tablet jest potrzebny. Mój tablet sobie nazwałem na cześć, powiedzmy, niesamowitego człowieka, pisarza fantasy polskiej, czyli niejakiego Asa. Drugie dwie litery mojego tableta to TW, czyli The Witcher oczywiście, a nazwa samego mojego modelu tableta to jest Vilgefortz. Czyli mój tablet to AStW Vilgefortz. I taki tablet właśnie będę recenzował. Teraz po kolei przeczytam całą tę moją recenzję produktu, który tutaj właśnie opisuję. Ok, no to jedziemy z czytaniem recenzji. AStW Vilgefortz, a tablet to change your view. Have you ever thought about the solution when your phone proves insufficient and your laptop too inconvenient? That is the moment when a tablet seems to be a perfect idea and it happens to be worth considering with no delay. However, haste may not be the best advisor and due consideration cannot be avoided. Hence, you might ask, what are we to suggest? Let us find out then. What we find the best option is the AStW Vilgefortz device. It is a 10.3-inch tablet with a perfect design, suitable both for ladies as well as gentlemen. The device is offered in various color designs to satisfy all tastes in terms of pure elegance. Moreover, the manufacturer provides a safety case free of charge to each purchase. This seems particularly useful for a standalone function since the tablet itself is not equipped with a positioning foot.
As far as the technical data are concerned, the device has absolutely much to offer. It is powered by an octa-core CPU, which accompanied with the 64 gigabytes data and 8 gigabytes of operational memory, makes it an outstandingly powerful office and entertainment tool. Furthermore, the 5000 milliampere hour battery is perfectly sufficient for a whole day of exhausting work without being worried of the power supply suddenly going flat. Having taken everything into account, we may say that the AStW Vilgefortz is the best option for everyone who is looking for a device which can substitute both the laptop and the phone in everyday use. Never before have we considered using a tablet, yet this, we may say, machine has changed our point of view on this type of appliances. Thus, should you be looking for a tablet, do not purchase just a tablet. Purchase the AStW Vilgefortz and enjoy your satisfaction. Conradus Ars Humana. No okej, okay, tak z grubsza wyglądałaby nasza recenzja produktu. No to co my tutaj mamy? Mamy tytuł, w tytule nazwa i tablet, który zmieni twoje postrzeganie. Następnie pierwszy akapit, czyli akapit wprowadzający. W ogóle skupiam się w tym akapicie na istocie posiadania tableta. Dlaczego? No bo ktoś powie, no ale dobra, po co mi tablet? Nie? No mam komputer, mam telefon. Owszem, też tak sądziłem, że mam komputer, mam telefon i tak naprawdę tablet mi nie jest potrzebny. Okazało się, że jednak się przydaje. Więc tutaj argument, który pada za w ogóle zakupem jakiegokolwiek tableta, to jest właśnie ta chęć mienia tableta jako czegoś pośredniego między telefonem a komputerem. No dobra. No i w tym momencie mamy, że w pierwszym zdaniu mamy pytanie retoryczne. Have you thought about a solution? Czy sądziłeś o rozwiązaniu, jeśli coś tam bla bla bla. Czyli mamy pytanie retoryczne, które tak naprawdę nie jest pytaniem, ale służy ściągnięciu uwagi widza. Ściągnięcie uwagi czytelnika jest zabiegiem, który stosujemy właśnie w recenzjach, artykułach, rozprawkach. Natomiast w recenzji jak najbardziej. Zauważmy, że ta recenzja jest utrzymana w dość formalnym stylu. Nie stosuje tutaj skrótów, nie stosuje tutaj potocznych wyrażeń. Czyli utrzymuje styl na dość wysokim poziomie. Natomiast możemy troszkę obniżyć styl. Moglibyśmy użyć takiego bardziej przyjacielskiego języka, moglibyśmy ściąć trochę z tej formalności. Jak najbardziej w recenzji jest to możliwe. Ja wybrałem tutaj styl bardzo wysoko formalny, bo wychodzę z założenia, że jako tekst modelowy zawsze łatwiej jest ściąć ze stylu, niż nadbudować na stylu nieformalnym i przerobić go na styl formalny. No dobrze, no więc mamy, że tutaj nadchodzi moment, kiedy trzeba by rozważyć, dlaczego tablet jest taki potrzebny. I właśnie, co jeszcze pisze? Pisze, że pośpiech jest złym doradcą w tym momencie. No i zachęcam do tego, co możemy znaleźć, co możemy wyszukać. No okej, okay, no dalej w kolejnym akapicie przedstawiam mu naszego bohatera, że jest to AStW Vilgefortz, że ma 10-calowy ekran i tak dalej, że zarówno pasuje dla pań, jak i panów. Tutaj utrzymuje ten konwencjonalny, dawny sposób zwracania się, jako że tutaj jestem zwolennikiem utrzymywania takiej konwencji właśnie ladies and for gentlemen. Pisze, że oferujemy go w różnych stylach, w różnym wzornictwie. Wspomniałem również, że producent zapewnia futerał, etui na każdy tablet za darmo. Jako, że ten tablet nie ma stopki, więc to etui pełni taką stopkę i tak dalej. Czyli same superlatywy, co my tutaj mamy. Ale podobnie jak w recenzji firmy, musimy mieć
pewną rzecz, która no nie do końca pasuje, mogłaby być lepsza i w ogóle musimy, innymi słowy, musimy troszkę pomarudzić. A zatem, żeby troszkę pomarudzić, właśnie tutaj to robię, pomimo tego, że moja recenzja jest jak najbardziej pochlebna, to pomarudzam, że tak powiem kolokwialnie, właśnie w taki sposób, no, że tablet nie ma swojej stopki, dlatego korzystamy ze stopki, która jest w etui. Więc tak naprawdę jest to pewnego rodzaju niedomaganie, ale tak naprawdę nie jest, bo i tak to mamy wyrównane. Natomiast generalnie w każdej recenzji musi być ta odrobina kropli goryczy, żeby nie było to zbyt cukierkowe, żeby to, jak już, czyli to i tę kroplę goryczy dajemy albo w drugim, albo w trzecim akapicie. W trzecim akapicie natomiast już nie skupiam się na zewnętrznych cechach, tylko na tym, co ten tablet ma w środku. No a ma 8-rdzeniowy procesor, ma 64 GB pamięci wbudowanej, 8 GB pamięci operacyjnej, baterie 5000 mAh i tak dalej, no i co w związku, czyli podaje te dane techniczne, podaje po co mi to wszystko. Ta cała pamięć, procesor po to, że pokazuje, że to jest potężne narzędzie biurowe, jak i narzędzie rozrywki, czyli pokazuje, że dla każdego coś miłego, natomiast bateria, że na pewno cały dzień wytężonej pracy nie sprawi, że tablet mi padnie. No i wreszcie mamy podsumowujący akapit rekomendacyjny, czyli tutaj dajemy pewnego rodzaju rekomendacje, wziąwszy wszystko pod uwagę. No nie wybrałem najbardziej formalnego zwrotu, bo najbardziej formalny to byłoby having taken everything into consideration. Ja zastąpiłem consideration słowem account, czyli odrobineczkę taką malutką zjechałem ze stylu, z formalności. Formalnego właśnie, z tej formalności i gdzieś tam mamy, że jest to najlepsza opcja dla kogoś, kto szuka zastępstwa zarówno za laptop i za telefon, czyli jako powtarzam przefrazowane to, co już było w pierwszym akapicie. Możemy powiedzieć w następnym zdaniu, że istotnie to urządzenie, czy też jak to nazywamy, maszynę, która zmieni nasz sposób postrzegania. Mamy zdanie, never before have we considered using a tablet. Mamy tutaj odwołanie do własnych doświadczeń. W recenzji możemy oczywiście pozwolić sobie na odwołanie do własnych doświadczeń, natomiast ja stosuję jednak ten styl formalny, unikam personalizacji pierwszoosobowej. Natomiast w recenzji możemy robić personalizację pierwszoosobową. Okej, możemy. Ja natomiast tego nie lubię. Ja tego unikam. Natomiast jak najbardziej możemy stosować tę personalizację pierwszoosobową. Więc gdybym dał never before have I considered using a tablet, też byłoby doskonale. Natomiast ja ze względu na gdzieś tam moje preferencje stylu używam tego stylu formalnego. Natomiast no, staram się nie wychodzić na takie absolutne szczyty formalności. Używam na przykład frazali look for, prawda? Look for, szukać, poszukiwać. I zakończenie też staram się wejść w taki styl retoryczny troszeczkę. Do not purchase just a tablet. Czyli nie kupuj tylko tabletu, purchase the AStW Vilgefortz, czyli kup AStW Vilgefortz. Właśnie, czyli niejako rozróżniam między tabletem, czyli są tablety, i jest AStW Vilgefortz. I podsumowuję, kończę, po co, and enjoy your satisfaction. Tutaj gramatycznie może nie jest ta recenzja zbyt przepakowana, natomiast lubię stosować miejscami inwersję stylistyczną. Się ona tutaj pojawia. Strona bierna jest umiarkowanie zastosowana. Będziecie chcieli, możecie sobie przejrzeć w opisie. W opisie jest ten tekst, więc możecie sobie zobaczyć, co tu jest w stronie czynnej, co jest w stronie biernej. Lubię słowa łączące, jak widać lubię słowa łączące i używam formalnych słów łączących, więc tutaj wszelkiej maści however, moreover, furthermore, thus, jak najbardziej to nam tutaj
wszystko pasuje. I oczywiście podpisuje się na końcu recenzji. Do furii, do szału mnie doprowadza, kiedy czytam artykuł autora analfabety, który nie potrafi lub nie chce ze wstydu się podpisać. Nie. Pod wszystkim, co napiszemy, jeżeli to jest tekst publicystyczny, a recenzja jest tekstem publicystycznym, wypadałoby się podpisać. Możemy to zrobić na początku, czyli w tym momencie możemy dać bajk to, możemy dać na końcu nasz podpis. Nie ma to aż takiej specjalnej różnicy. I tak właśnie wygląda mniej więcej recenzja produktu. Moi drodzy, oczywiście zachęcam wszystkich do napisania własnej recenzji produktu. Jeżeli ktoś chce, zawsze do każdej recenzji postaram się odnieść. Można recenzję napisać w komentarzu, można recenzję napisać w osobnym pliku, wysłać do mnie. Łatwo mnie znaleźć w mediach społecznościowych. Można dołączyć do mojej grupy Humaniaki na Facebooku, albo też obserwować mój profil Konradus Ars Humana na Instagramie, na Facebooku, jak najbardziej wszędzie, w większości mediów społecznościowych jestem dostępny, również tym na TikToku, także gdzieś tam sporo tego wszystkiego jest i zachęcam, żebyśmy właśnie budowali tę społeczność humanistyczną, bo humanistów jest coraz mniej, jak gdyby humaniści wydają nam się niekoniecznie potrzebni, wydają nam się troszkę oderwani od rzeczywistości, wydają nam się nie z tej ziemi. Natomiast właśnie humanistyka to jest to, co odróżnia anioły od zjadaczy chleba. I to jest właśnie to piękne, co warto pielęgnować. Dobra, moi drodzy, ja się z wami żegnam już, pozdrawiam was bardzo serdecznie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!